Drugi odcinek brytyjskiego serialu Czarne Lustro, antologii fantastyczno-naukowej skupiającej się na tym, w jaki sposób nowe technologie wpływają na ludzkie zachowania, nosi tytuł 15 milionów. Opowiada on o młodym mężczyźnie imieniem Bing, który żyje w bardzo ściśle kontrolowanej rzeczywistości. Jego jedynym zajęciem jest monotonna praca fizyczna urozmaicana prostą, niewymagającą intelektualnie rozrywką. Pewnego dnia Bing poznaje dziewczynę imieniem Abby. Szybko się w niej zakochuje i postanawia wydać wszystkie swoje oszczędności na to, by sfinansować jej występ w programie muzycznym, którego zwycięzcy otrzymują sławę i przepustkę do lepszego życia. Abby zostaje odrzucona przez jurorów, ale od jednego z nich dostaje alternatywę – propozycję występowania w programach erotycznych na jego kanale. Częściowo odurzona, częściowo zmanipulowana dziewczyna godzi się i kończy jako złamana emocjonalnie i osobowościowo aktorka filmów porno. Bing zostaje straumatyzowany przez całą tę sytuację. Zaczyna pracować kilka razy ciężej, by jak najszybciej zarobić kolejne 15 milionów, które umożliwi mu stanięcie przed jurorami. Gdy w końcu mu się to udaje, grozi popełnieniem samobójstwa na antenie i wyrzuca z siebie bardzo dramatyczną, bardzo emocjonalną przemowę, w której potępia cały system społeczny, w jakim egzystują bohaterowie tego odcinka. Jurorzy biorą to za wyrafinowany performance artystyczny i proponują mu własny program na ich kanale. Emocjonalnie zdetonowany, kompletnie rozbrojony Bing godzi się i otrzymuje przepustkę do lepszego, choć równie pustego życia. Symulakrum jest kopią czegoś, co nie istnieje. To bardzo precyzyjna i prawie bezużyteczna definicja. Precyzyjna, bo krótko i zwięźle opisuje, co oznacza to słowo. Bezużyteczna, bo jest całkowicie niezrozumiała bez dodatkowych wyjaśnień. Spokojnie, za chwilę się tym zajmiemy. Póki co jednak pozwólcie mi zaparzyć sobie herbatę. Nie będę gadał do mikrofonu o suchym gardle. Wybrałem herbatę o smaku grejpfruta, kupioną w supermarkecie po drugiej stronie osiedla. Zabawna sprawa, napój nie zawiera w sobie ani jednego liścia herbaty i ani jednej cząstki grejpfruta. Przyrządziłem go zalewając wrzątkiem torebkę wypełnioną granulkami, zawierającymi w sobie aromaty nadające napojowi zapach grejpfrutowej herbaty, związki chemiczne nadające mu odpowiedni smak oraz barwniki przydające mu właściwego koloru. Napój, który piję, jest symulacją prawdziwej herbaty o smaku grejpfruta, ale nie myślę o nim w taki sposób. Czemu miałbym? To głupie. Skoro symuluję ją dostatecznie dokładnie, równie dobrze mogę rozkoszować się symulacją i myśleć o niej jako prawdziwej herbacie z grejpfrutem. Tyle tylko, że to nie do końca prawda. Pity przeze mnie napój nie jest idealną symulacją herbaty o smaku grejpfruta. Nie ma w sobie pestek, które mogłyby mi przypadkiem utknąć w przełyku. Nie ma fusów wchodzących w zęby, nie ma tego gorzkawego posmaku, który często charakteryzuje smak herbaty, do której wsypało się trochę mało cukru. A uwierzcie mi, dobranie właściwych proporcji wcale nie jest prostą sprawą. Jeśli ma być całkowicie szczery, to ona nawet niespecjalnie smakuje jak prawdziwa herbata z grejpfrutem. Choć w sumie, skoro już o tym myślę, właściwie to nigdy w życiu nie piłem prawdziwej herbaty o smaku grejpfruta. Nie mam pojęcia, czy ta kopia ma cokolwiek wspólnego z oryginałem. Prawdopodobnie nie, to znaczy ciężko mi powiedzieć. Wiem, że prawdziwa herbata z cytryną smakuje inaczej niż jej wersja z torebki, bo znam smak oryginału, ale ta? No nie wiem. To, co piję, choć nosi nazwę herbata o smaku grejpfrutowym i pełni taką funkcję, nie jest tak naprawdę herbatą o smaku grejpfrutowym. Jest jej kopią. Nie, nawet to nie jest prawdą. To nie jest kopia istniejącej gdzieś jako punkt odniesienia herbaty o smaku grejpfruta. To kopia wyidealizowanej idei takiego napoju. Nie symulacja zatem, a symulakrum. Reprodukcja czegoś, co nie ma swojego odpowiednika w realnym świecie. W 1981 roku francuski filozof i socjolog Jean Baudrillard opublikował książkę noszącą tytuł Symulakry i symulacja. Postawił w niej tezę, że współcześnie nasza rzeczywistość opiera się na symulakrach. Według Baudrillard media masowe oraz przemiany społeczne następujące w połowie XX wieku sprawiły, że kolejne elementy otaczającego nas świata zastępowane są kopiami. Z czasem te kopie zaczynają mieć coraz mniej wspólnego ze swoimi pierwowzorami. Moja herbata jest tu dość poręcznym przykładem. Jeśli oglądałyście mój materiał o dekonstrukcji, być może pamiętacie, w jaki sposób strukturaliści dekodowali język, a po języku również i rzeczywistość, za pomocą kreślenia przeciwieństw. Postmoderniści zwrócili uwagę na to, że w tego typu przeciwieństwach jeden z elementów często ma pozycję uprzywilejowaną. Jest bardziej pożądany, lepiej odbierany albo uznawany za normę. W opozycji dobro i zło, dobro ma pozycję uprzywilejowaną. Baudrillard zwrócił uwagę na to, że współcześnie w opozycji obiekt-symbol, obiekt zaczyna tracić swoją dominującą pozycję w tej relacji. Według filozofa symbole przestają służyć opisywaniu rzeczywistości, a same w sobie stają się nową rzeczywistością. Baudrillard nazwał ten stan hiperrzeczywistością. Hiperrzeczywistość to stan, w którym znak, rozumiany jako symbol, kopia, reprodukcja czy nawet opis, zaczyna mieć wyższą wartość niż obiekt, którego jest oznaczeniem. Wartość danej rzeczy przestaje zależeć od jej użyteczności albo czasu i wysiłku, jaki jest potrzebny do jej stworzenia, a zaczyna od abstrakcyjnej wartości znaku, który ją reprezentuje. Prawdopodobnie najlepszym przykładem jest tu markowa odzież, która kosztuje więcej często nie z uwagi na wysoką jakość wykonania, trwałość czy wartość estetyczną, a sam fakt przynależenia do rozpoznawalnej marki. W hiperrzeczywistości rzeczy, symulakra, są wysoko cenione nie z powodu ich indywidualnej wartości, ale dlatego, że odróżniają się od innych rzeczy. To właśnie dlatego ekskluzywne firmy odzieżowe wolą niszczyć niesprzedany, perfekcyjnie nadający się do użytkowania towar, zamiast znacząco go przecenić albo przeznaczyć na cele charytatywne, ponieważ wartość abstrakcyjnego znaku, marki, jest wyższa niż cena wyprodukowania obiektu samego w sobie. To jeden z bardzo wielu przykładów tego, w jaki sposób symulakra dominują nad współczesną rzeczywistością. Jestem pewien, że samodzielnie potraficie wskazać wiele podobnych. Do tej pory mówiliśmy o przedmiotach fizycznych, w jaki sposób ich znaczenie i wartość zacierają się i dają się zdominować przez symulakra. Porozmawiajmy jednak o trochę mniej namacalnych rzeczach. Baudrillard dużo pisze o tym, w jaki sposób wszystkie elementy otaczającego nas świata są w taki lub inny sposób zainfekowane symulakrami. Jako jeden z licznych przykładów podaje wojnę. W czasach powszechnego dostępu do mediów, konflikty zbrojne toczące się po drugiej stronie świata docierają do nas jako spektakl. Stacje informacyjne tworzą dynamiczne montaże zbombardowanych miast albo przejeżdżających konwojów z podłożoną dramatyczną muzyką. W pewnym momencie realny konflikt, w którym ludzie tracą swoje życia, z perspektywy medialnej mógłby nawet nie istnieć. My go nie doświadczamy. Doświadczamy natomiast jego symulakrum, jednocześnie ekscytującego i zatrważającego spektaklu, który stanowi odbicie rzeczywistej sytuacji w krzywym zwierciadle. I to odbicie ma na nas większy wpływ niż rzeczywistość. To odbicie jest naszą rzeczywistością. Hiperrzeczywistością. Albo, przechodząc już do lżejszych przykładów, pomyślcie o nastolatkach, które całują się po raz pierwszy i nie mając na tym polu żadnego doświadczenia, próbują naśladować pocałunki widziane w filmach i serialach. Na pewno każdy z was ma jednego znajomego, który zachowuje się tak, jakby całą swoją osobowość miał zbudowaną na podstawie sitcomów. To też są przykłady symulakrów i tego, w jaki sposób wpływają one na nasze życie. Pod koniec lat 90. siostry Wachowski stworzyły kultowy już dzisiaj film Matrix. Jednym z najważniejszych źródeł ich inspiracji był właśnie Jean Baudrillard. Egzemplarz książki Symulakry i symulacja pojawia się zresztą w jednej scenie, prawie na samym początku filmu, gdy Neo sprzedaje nielegalne oprogramowanie jednemu ze swoich klientów. Baudrillard dość szorstko wypowiadał się o tym filmie. Stwierdził, że reżyserki nie zrozumiały albo nie były w stanie poprawnie przedstawić idei, jakie wyraził w swojej pracy. Matrix to film, którego akcja rozgrywa się w symulacji rzeczywistości stworzonej przez maszyny celem kontrolowania i eksploatowania niczego nieświadomych ludzi. Problem, jaki Baudrillard miał z tym filmem, polega na tym, że istnieje w nim radykalny podział na symulację i rzeczywistość. Z jednej strony mamy Matrixa, którego kontrolują maszyny. Z drugiej realny świat, w którym ludzie budzą się po tym, jak członkowie ruchu oporu uwolnią ich z tej iluzji. Obie te rzeczywistości są całkowicie od siebie odseparowane. Widzowie nigdy nie mają problemu z rozróżnieniem, w której z nich toczy się dana scena. Są nawet inaczej kodowane kolorystycznie i kręcone przy użyciu innych filtrów graficznych. Matrix prezentuje bardzo binarny wybór między iluzją i rzeczywistością. Niebieska i czerwona tabletka, wszystko albo nic. U Baudrillarda natomiast taki podział nie istnieje. Symulakry odnoszą się do kondycji świata, w którym rzeczywistość jest nieustannie kopiowana, przetwarzana i deformowana w takim stopniu, że w praktyce nie da się już wypatrzyć granicy. Pojawiają się nawet wątpliwości odnośnie tego, czy ta granica jeszcze istnieje. Nawet w wymiarze osobistych wyborów. Czy naprawdę mam ochotę obejrzeć kolejny film Marvela, czy po prostu moja potrzeba wynika z uwarunkowania przez fakt, że logo Marvela posiada tę abstrakcyjną wartość dodaną, która nie ma niczego wspólnego z jakością samego filmu, a jedynie z reputacją marki? nie wiem, mówię to 100% szczerze. Reżyserki Matrixa zaprosiły Baudrillard do współpracy przy drugim i trzecim filmie z serii. Filozof odmówił, prawdopodobnie z uwagi na zaawansowany wiek i problemy ze zdrowiem, ale i tak część motywów z reaktywacji i rewolucji można odczytywać jako odpowiedź na jego krytykę. Baudrillard zasugerował bowiem, że interesującym byłoby zobaczenie zderzenia się obu tych światów i pokazanie, w jaki sposób granica między nimi zaczyna się zacierać. Jeśli pamiętacie, w drugim filmie widzimy, jak Neo używa swoich mocy wybrańca poza Matrixem, a agent Smith przedostaje się do rzeczywistego świata, infekując ciało jednego z buntowników. Mam taką teorię, że te wątki zostały wprowadzone właśnie pod wpływem krytyki Baudrillard i miały na celu zbliżyć wymowę filmu do tego, o czym pisał filozof. Mimo wszystko Matrix pozostaje raczej chybioną metaforą koncepcji opisywanych przez Baudrillard. Nie szkodzi, to nadal fantastyczny film, do którego warto wracać i któremu prędzej czy później poświęcę oddzielny materiał. W tym konkretnym przypadku jednak nie jest on dla nas użyteczny. Znacznie lepszy będzie wspomniany już na początku odcinek Czarnego Lustra. Gdyby Jean Baudrillard zdążył go jeszcze obejrzeć, niestety nie miał takiej szansy, bo serial debiutował wiele lat po śmierci filozofa, mam przeczucie, że odebrałby go znacznie cieplej niż Matrixa. W odcinku zaprezentowana zostaje nam cywilizacja ludzi zamieszkujących ogromne struktury budowlane składające się w całości z takich samych pomieszczeń. Zamieszkujące je osoby generują energię za pomocą bardzo prostych urządzeń przypominających rowerki treningowe. W zamian za to otrzymują uzależnione od ich starań wynagrodzenie zwane zasługą. Zasługi nie istnieją jako realny obiekt, a wyłącznie jako abstrakcyjna liczba na wyświetlaczu. W zamian za zasługi, symulakra pieniędzy, bohater może kupić sobie różne rzeczy, jak wirtualną tapetę na swój pokryty ekranami pokój, dostęp do programów dla dorosłych albo nowe ubranie dla awatara reprezentującego go w tamtejszym odpowiedniku mediów społecznościowych. Bing poszukuje odrobiny autentyczności w świecie, w którym symbole zastąpiły jakąkolwiek realną substancję. Znajduje go w śpiewie Abi, w której jest zakochany i z tego powodu idealizuje jej talent oraz ją samą. Jako osoba wychowana w świecie symulakrów nie potrafi docenić tej wartościowej, intymnej emocji inaczej niż poprzez próbę zrobienia z Abi medialnej gwiazdy, żywego symulakra przetworzonego przez machinę przemysłu rozrywkowego. Baudrillard dużo miejsca poświęcił w swojej książce temu, jak hiperrzeczywistość doprowadza do dehumanizacji zamieszkujących ją osób. W świecie, w którym znak dominuje nad obiektem, łatwo można wpaść w pułapkę traktowania ludzi jak przedmioty. Talent muzyczny Abi jest według słów jurorów przeciętny, ale jej wyjątkowa uroda czyni ją cennym towarem na rynku przemysłu pornograficznego. Gdy pod koniec odcinka Bing realizuje swoją zemstę i grozi samobójstwem w trakcie występu na żywo, wszyscy reagują na to jak na kolejny performance. Nie są w stanie zareagować inaczej. W uniwersum 15 milionów nie ma znaczenia, czy twoje intencje są czyste, czy twoje zachowania wynikają ze szczerej pasji i desperacji, czy są tylko cynicznym, precyzyjnie zaplanowanym występem obliczonym na określony efekt. Rezultat jest dokładnie taki sam. Baudrillard twierdzi, że nie jesteśmy jak Neo, który ma idealne zrozumienie otaczającego go świata i może odrzucić iluzję na rzecz niełatwej, ale autentycznej rzeczywistości. Jesteśmy Bingiem, który miota się w świecie zdominowanym przez symulakra i nie ma dla niego żadnego wyboru, bo rzeczywistość jako taka już nie istnieje. Pozostała jedynie hiperrzeczywistość. Choć pod koniec odcinka jego sytuacja społeczna i materialna poprawiła się znacząco, Bing uświadamia sobie, że nie wyrwał się ze sztucznego świata. Zamienił jedynie dotychczasowe symulakra na nieco ładniejsze, choć nadal tak samo oderwane od rzeczywistości. Na zawsze utknął w hiperrzeczywistości, w której skopiowane symbole stały się nierozróżnialne od ich autentycznych pierwowzorów, ponieważ te drugie już nie istnieją, albo tak mocno wymieszały się z tymi pierwszymi, że nikt nie jest już w stanie ich rozróżnić. Według Baudrillard to jest właśnie nasz świat. Dzięki za obejrzenie mojego nowego materiału. W poprzednim obiecałem, że ten będzie nieco lżejszy i no cóż, wygląda na to, że skłamałem. Przepraszam, miejmy nadzieję, że następnym razem się uda. Symulakry i symulacja to szalenie interesująca książka. Jeśli wpadnie wam kiedyś w ręce, naprawdę polecam lekturę. Baudrillard jest jednym z niewielu filozofów postmodernizmu, którego generalnie da się czytać nawet bez przygotowania akademickiego. Ostrzegam jednak, że chwilami lektura może być strasznie dołująca. Baudrillard był bowiem wielkim pesymistą, uważającym, że współczesna kondycja naszej cywilizacji doprowadza do takich rzeczy jak erozja wyobraźni i kreatywności oraz kryzys relacji międzyludzkich. Osobiście jestem zdania, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. Ja tymczasem już się z wami żegnam. Pamiętajcie, że jeśli klikniecie przycisk subskrypcji pod tym materiałem wideo, YouTube poinformuje Was o moich kolejnych wideoesejach. Linki do mediów społecznościowych i innych interesujących materiałów zamieszczę w opisie. Z mojej strony to już by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.